Siema, zaczynamy. To jest kurwa morze. Widzisz kurwa, to jest właśnie nasze polskie morze. La 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 la. Nie wszystko pasuje. Ludzie nie patrzy na ludzi, a patrzy na siebie. Najważniejsze, że nie pada. Pierdolą obok, kurwa, dwie dewotki, kurwa, o chorobach, o kurwa, o lekarstwach, kurwa, o kremach, o tych, jak to się nazywa, maściach. Na chuj mi to słuchać. Ja nie chcę, to mnie wkurwie. Taka jest prawda. Przyjechałem wypocząć, a nie bajery głupiej słuchać o lekarstwach, o ziołach, wiesz, o kremach. Lubię dzieci, ale nie takie rozpuszczone, nie takie rozwydrzone, kurwa. Kropne. No. Tragedia, wiesz? Jeżdża typowa polska rodzina. Dresy, reklamówka i heja. Brzuch, piwo w łapie i skarpety w sandałach. Skarpety ubrane na nogi i w sandałach. To jest typowy wieśniak Polak. Nad Morzem Polski. Jestem ciekawa, czy jak się dużo, proszę ciebie, nawdychasz jodu, czy się można znarkotyzować, ale chyba nie. On pomaga i leci. I se kurwa na urlop przyjechał na wakacje, tak, do Kołobrzegu, kurwa. Wielki Lolo. Patrz, leje, kurwa, weź go namierz. Daję, no. To jest właśnie, kurwa, polska kultura. Poszedł się odnać. Widziałeś? Jać. Wiesz, jak leje? Cały tatuś, kurwa, patrz jak długo leje, chyba się fanty opił, na bokoli. Jabłko od jabłoni daleko nie odpada, cały tatuś. I ktoś przyjdzie tam w to miejsce, rozłoży się na kocyku i będzie śmierdziało szczochami, bo on naszczał. I jeszcze niech tam kloca walnie, będzie finał. Jeden smród, jeden fetor. W ogóle dzisiaj nie ma ani jednego, ja nie widzę żadnego... O, sorry, jedzie chyba jakiś ratownik. Ratownik z Rewala. Powinni to postawić koło wyjścia na plaży. To nie ma, to ten cały tutaj, ten park, to wszystko jest zasrane i pełno papierów i szczochów. Nasrane, cały park zasrany. Od naszych tych czasowiczów. Niech się przez cały sezon 5000 w czasowiczu wysra, to możesz sobie wyobrazić, jaki tam jest kurwa smród i jaki tam nawóz jest. Tam nie ma miejsca, gdzie by nie było nasrane. A jak posadził pomidory, to ci w 2 dni wyrosną, migiem. Twarde i czerwone. Taki jest nawóz. No, wieje. 10 skali Buforta. Widzisz ten znak tam? Na kołkach? Foki nie mogą skakać do wody. Tam się nie wolno kąpać. Zakaz kąpieli. Dla foków. Szukają, kurwa, żeby zamoczyć ogurasa w sezonie. A czemu pani jest zawsze taka niecierpliwa i nie lubi tak ludzi dookoła? Bo mnie denerwują. Czym? Ja lubię być sama, bo się gapią. No to przyszła pani na plażę z leżakami, pani myśli, że tu sama będzie? Jakie leżaki? Ja w koszu jestem, nie na leżaku. No to czy w koszu? No zawsze jest pełno ludzi, nie? Leżą jak szprotki na eksport do Związku Radzieckiego. Do Rosji. Myśli pani, że pani dzisiaj kogoś wyrwie? Ja nie przyjechałam po to. Musiałam się zrelaksować. Ja wyrywałam 10 lat temu, teraz mi się nie chce już wyrywać tam. Co tu wyrywać? Przestań. Co pani robi? Szybko, muszę to rozwalić, żeby dziecko nie widziało. Co pani rozwala? Babkę. Szybko chodź, żeby nie widziało dziecko. Chodź. Szybko chodź. No i tak to wygląda, widzisz. Siedzą i pierdolą, tak. Podsłuchuje pani? Mm-hmm. O czym teraz mówią? O seksie. Z kim ona dzisiaj pójdzie, wiesz? To jakieś młode. No ona tak wygląda, to nieważne. Czy młoda, czy stara. A seksturystyka w takich miejscach się rozwija? Oczywiście, jak najbardziej. Są te wieczorki rozpoznawcze, nie zapoznawcze, tylko rozpoznawcze. Rozpoznawcze, poruchawcze. Na dyskotekach nad morzem, no to nie wiesz jak jest. Jedno na drugiego się patrzy, taru odwala i idą do tego, do kosza na plaży albo gdzie, zależy jaka pogoda.
Jedni wypoczywają, drudzy. Już, kurwa, jakby bombę jakąś rozbierali, nie? Co tam się dzieje? Kosz rozkładają.